Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest czwartek, 4 tygodnia Wielkanocnego, aczkolwiek dzisiaj 29 kwietnia obchodzimy święto świętej Katarzyny ze Sieny, doktora Kościoła i patronki Europy. No i z tego powodu zostawiamy świętego Jana i jego Ewangelię i przenosimy się do świętego Mateusza. Idziemy posłuchać, co tam święty Mateusz nam zanotował. Konkretnie idziemy do 11 rozdziału Mateusza. Wiersze czytamy od 25 do 30. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Właśnie, przed chwilą Jezus ubolewał nad miastami, które nie chciały się nawrócić, nad Betsajdą, Korozaj, nad Kafarnaum. Prawda, ubolewał nad tymi miastami, że mimo, że takie wielkie znaki tam się działy, tak, że tam najwięcej tych znaków się dokonało Jego, Jezusa, że tam najwięcej swojej troski Jezus włożył, właśnie zgodnie z tą zasadą, że gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, tak, że tam Jezus wykonał najwięcej znaków, a mimo to te miasta pozostały niewzruszone, prawda? I tu się podnosi taki lament Jezusa. No niektórzy mówią, że Jezus tutaj się wyżywa na tych miastach, że strasznie ruga, a ja raczej tutaj widzę taki lament, ubolewanie Jezusa, tak, ubolewanie nad naszymi czynami, nad naszą upartością, nad zatwardziałością naszych serc, nad niechęcią do tego, żeby się nawracać, żeby zmieniać swoje myślenie, tylko właśnie, żeby uparcie trwać w swoich łudach. To jest to, co rozważaliśmy też gdzieś tam ubocznie wczoraj, właśnie ta chwała ludzka, nie? Chwała ludzka, żeby to sobie stworzyć taką łudę, taką wizję, wizję rzeczywistości, wizję siebie samego, wizję Boga, wizję świata, wizję wszystkiego, która mi pasuje. Prawda? Taka, która odpowiada mojej pysze, mojemu egoizmowi i żeby tej łudy się pazurami trzymać, no bo ona jakoś tam, prawda, daje mi spokój, prawda. I zobaczcie, do jakiego stopnia takie łudy można bronić, nie? Że te marsze wszystkie październikowe, prawda, że zobaczcie, nie? Że myśmy sobie wytworzyli jakąś taką wizję rzeczywistości i że w tej wizji rzeczywistości wszystkie te istoty ludzkie, które są nam niepotrzebne, które dla nas są właśnie niepotrzebnym obciążeniem w naszych oczach, w oczach naszego egoizmu, no to my, prawda, stworzymy sobie taką łudę, że ci, którzy są nam niepotrzebni, niewygodni, to właśnie nie są ludźmi i możemy się ich pozbyć, po prostu ich zabić. I nawet nie będziemy to nazywać zabójstwem, tylko nazwiemy to zabiegiem, prawda? I zobaczcie, jakie jest głębokie przywiązanie. To jest bardzo dobry przykład właśnie na to, jak głębokie jest nasze przywiązanie do takich różnych ułud, które nam pasują. To jest właśnie to ubolewanie Jezusa, które poprzedza tą dzisiejszą Ewangelię. Że to jest właśnie trudno powiedzieć, żeby Jezus był zrozpaczony, nie? Ale to jest jakiś taki głęboki ból Jego serca, prawda? Że On robi wszystko, żeby nas przekonać, żebyśmy te swoje łudy, te swoje kłamliwe wizje rzeczywistości dopasowane do naszych egoizmów, do naszej pychy, wreszcie puścili, żebyśmy dali się przekonać, jak bardzo nas to prowadzi właśnie w otchłań. Jezus o tym mówi, przed chwilą o tym mówił, właśnie w tych wierszach poprzedzających ten fragment.
właśnie mówił o zejściu do otchłani, prawda? Prawda? No, że gdzie to nas prowadzi, to uparte trzymanie się kłamstwa, nie? Gdzie to nas prowadzi? Te kłamstwa właśnie są nam wygodne, bo są właśnie skonstruowane pod zamówienie naszych egoizmów, naszej pychy. I to właśnie jest metoda też złego ducha, nie? Że on doskonale sobie zdaje sprawę z tego, jak my funkcjonujemy wewnętrznie. I właśnie dlatego podsuwa nam takie kłamstwa skonstruowane właśnie pod wygodę naszego egoizmu, pod wygodę naszej pychy i dlatego my się tak chętnie tego łapiemy i później wierzymy mu we wszystko, nie? Bo traktujemy jego jak przyjaciela, bo nam mówi to, co nam wygodne, prawda? I tu jest właśnie ten żal Jezusa, ten ból jego serca właśnie objawiony w tych wersach poprzednich. Ból jego serca nad tym, co my sami sobie robimy, że mimo, że on tyle wysiłku wkłada, prawda, daje się ukrzyżować, woła z krzyża, nie? Ten wczorajszy krzyk Jezusa, nie? Że Jezus wołał, ja jestem światłością świata. Dzisiaj właśnie w pierwszym czytaniu święty Jan znowu o tym mówi, że jednak dzisiaj jednak ten święty Jan gdzieś się tam pojawia w pierwszym czytaniu, że Bóg jest światłością, nie ma w nim żadnej ciemności, żadnego kłamstwa, ani ziarna nieprawdy. Nie, prawda? I że jeżeli my trzymamy się choć trochę naszej ciemności, choć trochę naszej nieprawdy, jest coś, czego nie puszczamy, bo właśnie ja nie chcę tego puścić, bo mi to jest wygodne, tak? Bo mi to karmi, nie? Moją pychę czy mój egoizm, nie? To mówi, to oszukujemy samych siebie, mówi święty Jan. Oszukujemy samych siebie. Nie ma w nas prawdy. Oszukujemy samych siebie, że mamy cokolwiek wspólnego z Bogiem. Mówi, Bóg jest czystą światłością, nie ma nic wspólnego z ciemnością. Dopóki ja pielęgnuję w sobie choć trochę ciemności, pielęgnuję tą ciemność w sobie i jej nie puszczam za nic, bo jest mi z jakiegoś powodu wygodna, no to jest bieda, mówi święty Jan. No to jest bieda, prawda? I też święty Jan w pierwszym czytaniu bardzo ciekawy mimochodem, jakby mimochodem, podaje bardzo ciekawe kryterium. Znaczy to kryterium to ciągle wraca w Nowym Testamencie. Bardzo ciekawe kryterium, czy rzeczywiście to, co ja w sobie pielęgnuję, to faktycznie jest jasność. Czy to rzeczywiście jest wspólnota z Chrystusem? Bo mówi, jeśli chodzimy w jasności, to mamy wspólnotę jedni z drugimi. Mamy wspólnotę jedni z drugimi. Właśnie, więc Jezus ubolewa nad tymi naszymi czynami, nad tym, co my ze sobą robimy, co robimy ze światem, prawda, kiedy uparcie trzymamy się naszej ciemności, naszych kłamliwych wizji świata, rzeczywistości, naszych kłamstw, prawda, naszej ułudy, prawda, ubolewa nad tym, co robimy ze sobą, z naszym życiem, ze wszystkim, a znowu tutaj właśnie w tym fragmencie, który dzisiaj rozważamy, to Jezus się zachwyca Ojcem. Zachwyca się Ojcem, dziełami Ojca. Tutaj mi właśnie ciągle gdzieś z tyłu głowy pojawia się opis stworzenia świata, prawda? Kiedy Bóg stwarza różne dzieła i się nimi zachwyca. Jakby w tym fragmencie, tutaj właśnie w tym fragmencie świętego Mateusza, właśnie w tym wierszu 25, rozdział 11, to ja widzę jakby objaśnienie tego, co jest tam napisane na początku Księgi Rodzaju, prawda? Jak to naprawdę wygląda z punktu widzenia Trójcy Świętej. Jakby tutaj się to odsłania, prawda? Że Ojciec czyni dzieła, które ukazuje swojemu Synowi i Syn się nimi zachwyca, prawda? Syn się nimi zachwyca. Jezus o tym wyraźnie mówi, nie? Że Ojciec ukazuje dzieła Synowi, jeszcze większe mu ukaże, żebyście się dziwili, prawda? Żebyście wy się zdziwili, żebyście się wy zachwycili, prawda? Tym, co Ojciec ukazuje Synowi, prawda? I teraz Jezus jakby jest pierwszy, nie? Pierwszy, który jest, tak jak dzisiaj Jezus mówi, prawda, że jest prostaczkiem, nie? Jest pierwszy prostaczkiem, nepioć. Używa Jezus takiego stwierdzenia nepiois, nie? To jakby te nepiois to są jakby właściwie bezpośrednio to znaczy jakby no, niemowlęta, nie? Niemowlęta. Że objawiłeś to wszystko niemowlętom, takim malutkim dzieciom, nie? Które w ogóle są jakby czyste, otwarte, takie gotowe do tego, żeby je napełnić, jakby właśnie to też mi się to kojarzy, co Jezus formułuje jako pierwszy warunek, żeby być Jego uczniem. Zaprzeć się samego siebie.
jakby stać się w ogóle czystym, nie? Jakby za przeproszeniem wykasować się do zera, nie? I pozwolić jakby nagrać na nowo. Nie? I to jest właśnie ci nepiejs, nie? Że oni dają się Bogu jakby nagrywać, nie? Bezkrytycznie właśnie. I to jest to, nie? Że przyjmować to, co Bóg czyni, to, co mówi, absolutnie bezkrytycznie. Właśnie nawet nie tylko nie bezkrytycznie, ale tak jak Jezus. Jezus na sobie pokazuje, co to znaczy być nepiejs, nie? Że On jest nawet nie tylko, że jest bezkrytyczny wobec Ojca, ale On jest absolutnie zachwycony Ojcem, wszystkim, co Ojciec mówi, wszystkim, co Ojciec mu ukazuje, wszystkim, co Ojciec robi. Nie, że on jest absolutnie zachwycony, prawda? Że tam nawet nie chodzi o to, że tam nie ma cienia krytycyzmu, bo skąd się bierze krytycyzm, nie? Że krytycyzm to się bierze stąd, że ja już się postawiłem ponad Ojcem. Krytycyzm bierze się stąd, że ja się postawiłem już ponad Jezusem, nie? Że ja już stoję w pozycji nie tego, który daje się nagrywać, czyli daje się nawracać, daje się nagrywać nowe myślenie, daje się zachwycić tym, co Chrystus dla mnie robi, tym, co chce mi objawić, tym, co chce mi powiedzieć, tym, co chce mnie nauczyć. Daje się po prostu tym zachwycić i to przyjmuję bezkrytycznie, tak jak Maryja. To wszystko, co pochodzi od Jezusa, że jedyny mój wysiłek tak naprawdę to idzie właśnie w tym kierunku, co u Maryi, żeby odfiltrować to, co pochodzi od Jezusa i to, co nie pochodzi od Jezusa. Że to, co nie pochodzi od Jezusa, to w ogóle nie ma do mnie dostępu. Zobaczcie, tu ciągle wraca ta idea, nie? Że ja mam siebie za tak bezradnego i tak bezsilnego, ja mam siebie za tak potrzebującego Boga i Słowa Bożego, tak potrzebującego, prawda? Że się jakby chwytam tego słowa w ogóle absolutnie, totalnie i tylko tego słowa. Że jest w tym też dokładne, dokumentne przekonanie, że dobry jest tylko Bóg. A Bóg jest jeden. Bóg jest jeden. I tylko On jest dobry. Tylko On jest dobry. Tylko On mnie miłuje, tylko w Nim nie ma żadnego cienia ciemności. W ogóle nie ma żadnego cienia. Że w Nim jest tylko światłość, w Nim jest tylko prawda, w Nim jest tylko dobro, w Nim jest tylko życie, prawda? I ja żyję uchwycony tylko i wyłącznie prawdziwego Boga, prawdziwego. Nie swoich wyobrażeń, nie wiadomo czego. W ogóle nawet nie biorę pod uwagę takiego faktu, że jakiekolwiek dobre rady mogą do mnie przyjść z jakiejkolwiek innej strony niż od Boga. Ciągle właśnie ta scena z Ewą, która jednak wzięła pod uwagę, że jakiś wąż może jej też dobrze poradzić, że nie tylko Bóg może jej dobrze poradzić, ale że jakaś dobra rada, dobra informacja to może przyjść też z jakiejś innej strony. Nie, tylko Bóg jest światłością. Tylko On jest prawdą, tylko On jest dobrem. I żadna dobra informacja nie przychodzi z żadnej innej strony, tylko i wyłącznie od Boga. Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem, Pan jest jeden. Ehad, jeden, nie? Natomiast zobaczcie, jak my chętnie nastawiamy ucha na te mnóstwo różnych, prawda, informacji, które gdzieś tam docierają. Tutaj też mi przychodzi na myśl właśnie ta moda jakaś szalona, że co tam, prawda, diabeł na egzorcyzmach powiedział, o, że tu są informacje, tu są super informacje, nie? Że diabeł na egzorcyzmach tu nam super informacje sprzedaje, nie? Super, nie? Rzeczywiście, kłamca ma coś dobrego nam do powiedzenia. Książę ciemności rzeczywiście przyniesie nam światło. Oj, tak, tak, nie? I właśnie widzicie, to jest to, co Jezus nazywa mądrzy i roztropni, nie? Mądrzy i roztropni, nie? Że to ja jestem punktem odniesienia. Ja się znam na wszystkim, ja wiem wszystko, tak? Ja się najlepiej znam na wszystkim i ja teraz będę jak w supermarkecie. Tutaj Pan Bóg to jest tylko jedna z różnych propozycji. Ja sobie spośród tych propozycji one tak wybieram, nie? To, prawda? I sobie z tych klocków poskładam moją własną wizję. No i do widzenia. No i do widzenia. I wtedy się łapię właśnie na ten ból serca Jezusowego, na ten Jego żal, prawda? Nad tym, co ja ze sobą ostatecznie robię. No i do widzenia. Żyję w kłamstwie, żyję w ciemności i jeszcze na dodatek się upieram, tak? Do końca pazurami będę drapał, walczył, nie? Że nie, to ja, prawda, tu jestem księciem światłości. Nie, jestem bardzo głęboko w ciemności. Jestem bardzo głęboko w ciemności, dopóki uważam, że ja się znam, że ja wiem, ja potrafię. Nie, i później widzicie, to jest mnóstwo takich ludzi, o których Jezus mówi o obciążeniu, utrudzeniu. Obciążeni, utrudzeni. Są takie dwa ciekawe greckie słowa.
które nie do końca znaczą obciążeni i utrudzeni. Znaczy ci obciążeni to są właściwie przeciążeni. Przeciążeni, tak by trzeba było przetłumaczyć. Natomiast ci utrudzeni, kopiątes, nie, to właściwie kopto to jest kopać właściwie, nie? Kopać, bić, nie? To są ci, którzy właśnie ciągle kopią się z życiem, kopią się ze światem, kopią się ze wszystkim, nie? Prawda, bo musi być po mojemu, bo przecież ja wiem najlepiej, nie? Kopią się ze wszystkimi, żeby wszystko podporządkować sobie, bo tylko ja wiem najlepiej. To często ma wymiar taki pseudoreligijny, tak? Że ja na Bogu też się znam najlepiej i teraz ja wszystkim muszę objawić tak prawdę, którą ja znam najlepiej. Teraz wszyscy, którzy mnie nie słuchają, którzy nie myślą tak jak ja, no to oni wszyscy są bezmyślni, nie? Bo to ja przecież wiem najlepiej. A Jezus mówi wyraźnie w dzisiejszej Ewangelii. Nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. To jest ta bezwzględna jedność Jezusa z Ojcem, nie? Że Jezus no, nie będzie się z nikim kopał. On nie ma takiej przyjemności, żeby się z kimkolwiek kopać, z kimkolwiek walczyć, komukolwiek coś na siłę robić, nie? Na siłę pomagać, nie? Że Jezus szanuje naszą wolność. Natomiast my nie szanujemy swojej wolności i to właśnie wynika z tego przypisania sobie właśnie tej cechy, że ja się znam na wszystkim, ja wszystko wiem najlepiej i dlatego muszę wszystko utrzymać w swoich rękach, nie mogę nic ze swoich rąk wypuścić, ja za wszystko muszę odpowiadać, nad wszystkim czuwać, wszystko kontrolować, prawda? Nieważne, że tu już przekroczyłem swoje granice, to nieważne, że tu już jest przestrzeń odpowiedzialności innego człowieka, przecież on się nie zna, nie? On się nie zna, ja muszę mieć nad nim kontrolę, bo przecież on się na niczym nie zna. Jak ja puszczę coś ze swoich rąk, to na pewno wszystko pójdzie źle, w sensie nie tak, jak ja uważam, że powinno. Ja muszę kontrolować, prawda, nawet cały Kościół, wszystkich biskupów, papieża poddać swojej kontroli, polityków, wszystko poddać swojej kontroli. Ja to właśnie nieraz lubię tak się poprzyglądać, znaczy w cudzysłowie lubię, jak gdzieś kogoś już odwiedzę, prawda, jak tam ludzie dyskutują z telewizorem, nie? Siedzi przed telewizorem, na wszystkim się zna ten człowiek, nie? Na wszystkim. To jest dramat. Ja to, wiecie, ja to tak współczuję takim ludziom, jak ja widzę, jak oni są właśnie utrudzeni, skopani, prawda, w walce z życiem, z ludźmi, ze wszystkim, właśnie urąbani po pachy, nie? Prawda, bo no, on biedny na wszystkim się zna i on tu wszystko musi utrzymać w rękach, no, ze wszystkim dyskutować, ze wszystkim się kopać, walczyć bez przerwy, on na wszystkim się zna. No i później taki człowiek kończy w takiej, no, w takiej formie, powiedziałbym, depresji, takim odłączeniu się od wszystkich, od wszystkiego, bo to wszystko, to wszyscy to nie wiedzą, to się nie znają, ja się muszę zamknąć w swojej celi, w swoim świadku, prawda, tam, gdzie mam wszystko poukładane po swoje, muszę się tu zamknąć, bo to jest nie do wytrzymania ten świat. No to właśnie o takich ludziach Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii. I mówi, jakbyś się wreszcie zmęczył na tym twoim cokole wszechwiedzy i wszechznania się na wszystkim. Jakbyś się wreszcie zmęczył dźwiganiem odpowiedzialności za wszystko i wszystkich, tak? Jakbyś się wreszcie zmęczył tą twoją pędem do tego, żeby wszystkim objawić prawdę, którą jedynie Ty znasz, jakbyś się wreszcie zmęczył walką z życiem, ze sobą, ze wszystkim, bo to też dotyczy właśnie tego, że wielu z nas strasznie walczy ze sobą, bo ja uważam, że nie jestem taki, jak powinienem być, prawda, bo ja mam wizję tego, jaki powinienem być i strasznie walczę też ze sobą. Nie, to są wszystkie te dzisiejsze szalone diety, szalone sposoby, nie wiem, szalone sposoby też, takie coraz bardziej egzotyczne sposoby na religijność, nie? Żeby wreszcie doprowadzić do tego, że Bóg mnie uczynił takim, jak uważam, że powinienem być. Jak uważam, że powinienem być. Nie? No to mówi Jezus, jak już się wreszcie zmęczysz taką tą walką, nie? Z Bogiem, ze światem, ze sobą samym, nie? Żeby wszystko podporządkować temu, co Ty wiesz, że tak powinno być. Jakbyś się wreszcie zmęczył tą wszechwiedzą swoją i wszechkontrolowaniem wszystkiego i dźwiganiem wszechodpowiedzialności za wszystko, jakbyś się wreszcie zmęczył.
żebyś się wreszcie zmęczył swoją właśnie tą słabością i wszystkim, to możesz zawsze przyjść do mnie. Nie? Zawsze przyjść do mnie, który jestem cichy i pokorny sercem. I spokój Jezusa, Jego właśnie ta cichość i pokora serca, to właśnie polega na tym zachwycie Ojca. Nie? Że Jezus nie czuje się, nie bierze odpowiedzialności za wszystko, za wszystkich. Nie? On szanuje przestrzeń moich decyzji. On przychodzi, proponuje, tak, objawia swoją miłość, tak, on objawia swoją dobroć, tak. I proponuję, jeśli chcesz, to możesz pójść ze mną, jeśli chcesz, to możesz mi towarzyszyć. Bo jak bardzo się upierasz, żeby robić po swojemu, to okej, nie? To ja poczekam, aż się zmęczysz. On jest obok mnie, on jest Bogiem ze mną, on cierpliwie idzie ze mną i cierpliwie czeka, że ja wreszcie się zmęczę właśnie tą moją walką, żeby wszystko było po mojemu, bo ja wiem najlepiej, ale niczego nie narzuca, nie? Właśnie dlatego Jezus nie jest zmęczony. Jezus nie jest zmęczony, nie jest rozpaczony, on zawsze jest zachwycony Ojcem, jest bezkrytycznie podporządkowany Ojcu, on robi to, do czego Ojciec go zaprasza i robi to w zachwycie, bo robię to razem z Ojcem, prawda? On nie dźwiga odpowiedzialności za moje decyzje, ale w swojej miłości bierze konsekwencje moich decyzji. Dlaczego? No bo chce, żebym się opamiętał. Nie chce, żebym ja zginął, ale chce mojego nawrócenia. A nawrócenie prawdziwe to właśnie zaczyna się od zwątpienia w siebie wreszcie. Od zwątpienia w siebie, od uwierzenia w Chrystusa. Od przyjścia do Niego i przyznania się, że no, ja nie wiem, ja nie potrafię, ja się nie znam. Tak, to trochę mi się kojarzą kroki, które wykonują ludzie uzależnieni, że pierwszym krokiem jest zawsze no, dojście do odkrycia swojej bezradności, bezsilności. Natomiast Jezus nie potrzebuje tego odkrywać, bo nigdy nie podważa swojej tożsamości syna. Ja jestem synem, to ojciec jest ojcem. Ja będę ojca pouczał, nie? Ja jestem po prostu zachwycony ojcem. I on nigdy nie wychodzi poza swoją tożsamość. Natomiast my bez przerwy wychodzimy poza naszą tożsamość dzieci bożych, i stawiamy się w sytuacji już nawet nie dorosłych, ale nawet ponad dorosłych, nie? Bo nawet ponad ojcem się stawiamy. Już nawet trudno, nie wiem jak to nazwać, ponad dojrzałym, ponad mistrz. Nie? Już nawet nie w sytuacji mistrza, ale ponad mistrza. I właśnie to nas niszczy, to sprawia, że życie wszystko staje się ciężarem nie do uniesienia, bo my się stawiamy ponad wszystkim i właśnie skutek jest taki, że wszystko staje się nie do dźwignięcia. Kiedy ja stoję ponad wszystkim, ja wiem wszystko najlepiej, to zawsze kończę w udręce, że nie jestem w stanie dźwignąć, bo wszystko jest nie tak. Wszystko jest udręką. A Jezus, przyjdź i stań się moim uczniem. Tylko żebym ja się stał uczniem Jezusa, to najpierw potrzebuję właśnie wykonać ten pierwszy krok. Ja się nie znam, ja nie wiem, nie potrafię, nie umiem. Jestem bezradny, bezsilny. I potrzebuję tego, który się zna, tego, który, w którym nie ma cienia ciemności, w którym jest tylko światłość. Prawda? I uczyć się od Niego, właśnie Jego bycia Synem, Synem wobec Ojca. I mówi, wprzęgnij się Jezus, mówi ze mną do mojego jarzma. I wtedy odkryjesz, że to, do czego ja Cię zapraszam, to, co naprawdę do Ciebie należy, właśnie to jest to, co Jezus mówił o braniu swojego krzyża. Nie cudzych, nie swojego, nie brania na siebie odpowiedzialności boskiej. Weź tyle, ile, na ile Ciebie zapraszam. Tyle, ile ja chcę Tobie, właśnie to, do czego ja Ciebie zapraszam. To, w czym ja chcę, żebyś mi towarzyszył, uczestniczył. Uwierz mi, że to, do czego ja Cię zapraszam, to jest idealnie obliczone na Ciebie. I właśnie kiedy my wreszcie siądziemy na tyłku, wreszcie przestaniemy się ciskać, wymądrzać, brać na siebie wszystko i walczyć o to, żeby było po naszemu, żebym ja był po mojemu, taki jak ja uważam. Wreszcie zaufam Jezusowi. Zaufam Jezusowi, że On mnie prowadzi najlepszą drogą i zmienia mnie w najlepszym tempie i zmienia mnie w najlepszy sposób. I wreszcie dam się wprzęgnąć z Nim w Jego jarzmo, tak jak On mnie zaprasza, tak jak On to wszystko widzi. To wreszcie odkryję, że zaznałem wypoczynku, wytchnienia, spokoju, ukojenia. Wreszcie przestałem brać na siebie całą odpowiedzialność. Wreszcie zaufałem Jezusowi
i daje się w zachwycie prowadzić, tak jak Jezus, Syn Boga, daje się w zachwycie prowadzić i zapraszać Ojcu. I tego chce Ojciec, tego chce Jezus dla mnie w jedności z Ojcem. Tego właśnie zachwytu, tej radości, tego wytchnienia, które ma On. A to bierze się właśnie stąd, że ja wreszcie rzucam to przekonanie, że to ja się znam, ja wiem, że to ja muszę wszystko zrobić, bo tylko ja wiem, tylko ja potrafię. Nikt inny się nie zna, nie potrafi, to więc wszystko ja muszę wziąć w ręce. To nas gubi, słuchajcie. To nas gubi. Więc jeżeli jesteś właśnie w takim przekonaniu, że życie jest nie do dźwignięcia, nie do uniesienia, już jesteś zmęczony kopaniem się z życiem, no to znaczy, że właśnie postawiłeś siebie w pozycji mądrego i roztropnego, nie? Ponad Jezusem. I teraz trzeba przyjść pokornie do Jezusa i się przyznać. No nie wiem, nie potrafię, jestem bezradny, bezsilny. To Ty, Jezu, wiesz, to Ty potrafisz, to Ty mnie prowadź. I tu warto prosić Maryję, żeby nam pomogła puścić wreszcie to przekonanie, że ja wszystko wiem, ja wszystko potrafię, ja wszystko muszę utrzymać w swoich rękach, ja wszystkim muszę się zająć, nie? Ja wszystko wszystkim muszę wytłumaczyć, tak, na każdy temat zająć stanowisko i tak dalej. Nie, to należy do Boga. To należy do Boga. On rozdziela zadania. Prawda, to co Święty Paweł właśnie mówi bardzo często, nie? Że to Duch Święty rozdziela zadania, rozdziela charyzmaty. Ja nie mam wszystkich charyzmatów. Właśnie ta świadomość, że ja nie mam wszystkich charyzmatów, że nie wszystko do mnie należy, to mi daje spokój i wytchnienie. To mi daje radość życia. Nie? Właśnie dokładnie to zgodzenie się na to, że ja nie wiem wszystkiego, nie potrafię wszystkiego, na wszystkim się nie znam, nie mam wszystkich charyzmatów. Nie? Prawda? Że biorę tyle, na ile Jezus mnie zaprasza, to do czego mnie zaprasza, a resztę zostawiam. No, Jezus się tym zajmie. Jezus kogoś innego do tego przeznaczył. Zaprosił kogoś innego do tego. Ja nie jestem wszystkim, ja nie jestem Bogiem. I właśnie to zgodzenie się na to, że ja nie jestem Bogiem, to właśnie daje spokój, wreszcie daje ukojenie. Zgodzenie się na to, że ja nie jestem Bogiem. Zgodzenie się na to, że ja Bogu tylko towarzyszę i właśnie to tylko daje radę, że Bóg mnie nieporadnego zaprosił, żebym mu towarzyszył w tym, co On czyni. W takim zakresie mnie zaprosił, jaki jest najbardziej, najlepiej do mnie dobrany. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.